Dzień dobry Państwu, Adam Rak. Piątek, 10 kwietnia, piątek wyjątkowy, nie tylko, no cóż, smutna rocznica wydarzeń sprzed, no, już dobrych kilku lat, natomiast również i Wielki Piątek. Wielki Piątek to jedno z najważniejszych świąt w, no cóż, całym chrześcijaństwie chyba, więc nie jestem tutaj zbyt ekspertem, natomiast wiem na pewno, że duża część rynków finansowych będzie zamknięta, między innymi polski rynek, polska giełda papierów wartościowych w Warszawie nie będzie dziś czynna, więc również nie będzie okazji do zajmowania nowych pozycji, ani też do zamknięcia. Nie tylko Polska, jak tutaj widzimy, jesteśmy na stronie www.comparik.pl, jesteśmy w kalendarzu makroekonomicznym. Jak widzimy, ten spis dni wolnych, a właściwie gospodarek, które obchodzą właśnie Wielki Piątek, jest całkiem spory. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Francja, Hiszpania, Hongkong, tak, Polska. To wszystko powoduje, że dzisiejsza sesja będzie ekstremalnie mało płynna. Zwracam na to uwagę, no cóż, rynek walutowy wciąż działa, natomiast to, że działa, wcale nie oznacza, że musimy na nim handlować. Przypominam i ostrzegam przed większą zmiennością, przed brakiem płynności, no i przed, no cóż, ewentualnymi stratami z tym związanymi. A jeżeli chodzi o kalendarz makroekonomiczny, poznaliśmy już wskaźnik CPI, poznaliśmy wskaźnik PPI w Chinach. To są dane za marzec. Dane, które wskazują na dosyć wyraźny spadek, minus 1,2% wobec spodziewanych minus 0,7%. To całkiem spore, negatywne zaskoczenie. Natomiast no, tak naprawdę czekamy już tylko i wyłącznie na dane ze Stanów Zjednoczonych. Bazowy wskaźnik CPI, o godzinie 14:30. I tak naprawdę godziną 14:30 będziemy kończyć. Oczywiście możemy wysłuchać przemówień członków FOMC, czy to pani Mester, czy pana Quarlesa, przepraszam, czy też spojrzeć w bilans budżetu federalnego Stanów Zjednoczonych. Natomiast wydaje się, że w tym wyjątkowym okresie rynki finansowe raczej będą odchodzić nieco na boczny tor. Tak więc dzisiejszy dzień mocno wyjątkowy. Ostrzegam jeszcze raz przed tym i patrząc nie te karty, jak widzą Państwo, patrząc na to, co nie dzieje się na euro-dolarze, tylko na euro-złotym, no cóż, możemy powiedzieć, że tutaj no, nadeszła pora na końcową, wydaje się, korektę w formacji trójkąta. Oczywiście końcowa to tylko i wyłącznie w założeniu. Takie korekty mogą być naprawdę długie. Jak Państwo widzą, powoli tworzy nam się taki wyraźny trójkąt, taka właściwie wyraźna chorągiewka na euro-złotym, na wykresie dziennym. No i to wskazuje potencjalną kontynuację trendu wzrostowego rozpoczętego jeszcze w połowie marca, a właściwie na początku marca. O tym potencjalnym osłabieniu się polskiego złotego mówiłem już wczoraj przy okazji tarczy antykryzysowej, przy okazji ostatnich działań Polskiego Banku Centralnego. No cóż, polska złotówka czy polski złoty będzie się osłabiał w dłuższym horyzoncie czasowym. Nie oznacza to oczywiście, że już w przyszłym tygodniu będziemy za dolara płacić 4,60 zł czy 4,63 zł. To są kolejne ważne poziomy oporu. Przed nami jeszcze jeden, 4,55 zł. Tak naprawdę już w tym momencie testujemy te okolice. 4,55-60 to opór umiejscowiony na minimum sesji 1 kwietnia. Był on kilkukrotnie testowany, został on pokonany. Obserwowaliśmy test tego poziomu w trakcie wczorajszej sesji. Wydaje się, że i dzisiejsza przyniesie nam powtórnie okolice 4,55-60 zł na euro złotym. Obserwowałbym też tą linię trendu. Ona nie jest poprowadzona idealnie, ona nie jest poprowadzona książkowo, bowiem książkowo de facto powinniśmy dotykać tylko i wyłącznie cieni. Natomiast wyznaję zasadę, że im więcej tych punktów stycznych z linią trendu, tym lepiej. Linie trendu też nie powinny być traktowane w sposób taki bardzo, bardzo dokładny. Pamiętajmy, rynek to nie jest apteka. Więc tutaj pewne odchylenie od średniej, pewne odchylenie od poziomu wsparcia bądź oporu są dozwolone.
Więc zwracałbym uwagę właśnie na tą linię trendu, właściwie górne ograniczenie tej chorągiewki. To również może być całkiem silny opór. A jeżeli chodzi o brytyjską walutę, to tutaj sytuacja niemal identyczna, chciałem powiedzieć. Niemal identyczna, bowiem tutaj tak naprawdę tworzymy dopiero tą pierwszą korektę w potencjalnej chorągiewce, potencjalnej, bowiem tak naprawdę wszystko zdarzyć się może. Wczorajsza sesja mocno zmienna, wczorajsza sesja niestety wzrostowa, co oznacza spadek kursu złotego względem waluty brytyjskiej. I tak naprawdę pozostajemy w okolicy 5 zł 18 groszy. Ten poziom jest de facto poziomem oporem i wsparciem w tym momencie z sesji 13 grudnia 2019 roku. To jest oczywiście poziom maksimum. Do tego poziomu nie przykładałbym aż takiej dużej wagi, jak chociażby do poziomu 5 zł 15 groszy, który jest poziomem zdecydowanie silniejszym, albo do poziomu ostatnich szczytów. To jest z kolei poziom najważniejszy, poziom oporu 5 zł 23, 5 zł niemal 24 grosze. Na te okolice zwracałbym uwagę także po świętach. Frank szwajcarski, bezpieczny frank szwajcarski. Podobnie jak euro, z tą różnicą, że tutaj wsparcia jako takiego nie ma, mamy do czynienia z raczej właśnie taką chorągiewką. O, mniej więcej, musimy ją nieco podnieść. Tak jak mówiłem, im więcej tych punktów stycznych, tym lepiej. Widzimy, że kurs franka zachowuje się dosyć przewidywalnie, odbija się od tych poszczególnych oporów, od tych czerwonych linii, co również może zwiastować zbliżające się wybicie w górę. 4 zł 35 groszy to w tym momencie najważniejszy poziom oporu. Jego pokonanie będzie takim zaproszeniem do przetestowania ostatnich szczytów w okolicy 4,38. No i też będzie prawdopodobnie zwiastować dalszą pogoń na północ. Natomiast okolice 4,30 zł, 4,29 zł można w tym momencie nieco przesunąć na okolice 4,28 zł. Raczej te poziomy bym tutaj obserwował. Wybicie tych poziomów będzie oznaczać jednocześnie wybicie także tego trójkąta, co może zwiastować chęć do przetestowania okolicy 4,2450 zł. No to jest minimum tej formacji i dopiero test tego minimum odpowie nam na pytanie, czy rzeczywiście frank szwajcarski w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach będzie drożał, czy raczej będzie taniał. A dolar amerykański, wczorajsza sesja również mocno zmienna na dolarze amerykańskim, nie tylko w parze z polskim złotym, ale również i z pozostałymi walutami. Namnożyło nam się tych punktów, tych poziomów w tym momencie. Ja pozwolę sobie kilka z nich usunąć. No, ten już zabierałem się do jego usuwania, natomiast jak widać, on wciąż jest dosyć ważny, wciąż jest testowany. Już w trakcie wczorajszej sesji przetestowaliśmy okolice 4,18 zł, przetestowaliśmy nawet okolice 4,20 zł. I te dwa poziomy warto też mieć w pamięci. Warto mieć też w pamięci minimum z sesji 7 kwietnia. Jak dotąd, no cóż, ona jest dosyć wyraźna. Obroty tutaj nie powalają, natomiast sam spread tej świecy jest dosyć znaczący. W moim odczuciu jest to dosyć znacząca świeca. Można by oczywiście pokusić się jeszcze o zaznaczenie tutaj maksimum tej świecy, natomiast w tym momencie zdecydowanie bliżej jesteśmy jej minimum 4 zł, o ile się nie mylę, 13, 4 zł 14 groszy. Tak naprawdę te okolice powinny stanowić wsparcie, pewne wsparcie na wykresie, bowiem te najważniejsze jest dopiero 7 groszy niżej, 4 zł i 7 groszy. I na te poziomy także zwracałbym uwagę w najbliższych dniach. No właśnie, a co w najbliższych dniach, co dowiedzieliśmy się po czwartkowej sesji, o tym już po krótkiej przerwie.